Cześć, witajcie w nowym vlogu, którego miało nie być, bo jakoś nie miałam natchnienia i pomysłu, ale w miniony weekend byłam w centrum handlowym i spotkałam trzy z Was, dziewczyny, które oglądają mnie na YouTubie. Co ciekawe, zapytałam każdą z tych dziewczyn, czy ma Instagram. Okazało się, że żadna z nich nie ma Instagrama, że wszystkie właśnie oglądają mnie tutaj i czekają na nowe vlogi. I powiem Wam, że to było takie miłe, budujące, że dzisiaj odwożąc dziecko do szkoły, wpadłam na taki pomysł, że poopowiadam Wam o rzeczach, które u mnie się sprawdzają od wielu lat, albo od kilku miesięcy, albo coś, co ja lubię i co mogę ze szczerego serca polecić. Dobrze, więc jak się spodoba taki vlog, to łapka w górę. Mam w planach już niedługo sporo wyjazdów, sporo takich vlogów różnych, tematycznych. Będą nowe kolekcje, więc będzie się działo, ale jeszcze się na to wszystko przygotowujemy, łączymy wszystkie klocki w całość, wszystkie kropki w całość, no bo to jest duże przedsięwzięcie, czy kolekcja, czy ten nowy, inny projekt, o którym jeszcze nie chcę mówić. W każdym razie będzie się dużo działo, ale właśnie styczeń, luty to jeszcze są takie spokojniejsze, no i wtedy jak zaczyna się wiosna, no to dużo się dzieje i u mnie też będzie. Zresztą sami zobaczycie. Dobra, zaczynam produktem, który bardzo lubię, który znowu kupię, bo to będą właśnie takie rzeczy, które stosuję i mogę polecić. A mianowicie, to są perfumy Louis Vuitton Attrape Rêve i zostało mi trochę, pewnie źle wymawiam, zostało mi ich trochę, bo ja mam dużo flakonów, ale te perfumy gdzieś tam sobie schowałam na później i jakby powąchałam je na nowo i na nowo się w nich zakochałam. Mam z tym zapachem takie dobre skojarzenia, dobry czas, dużo wyjazdów. Ja też tak z tymi perfumami, no dużo emocji we mnie perfumy wzbudzają, choć przyznam szczerze, że ostatnio mało tutaj pokazywałam, ale się poprawię. I dlaczego ja lubię akurat ten konkretny zapach i dlaczego kupię kolejny flakon już niedługo? Ponieważ jest tutaj ten słynny imbir, słynny dla mnie. I trzeba znaleźć sobie w perfumach taką nutę zapachową, którą się lubi i po prostu tą nutą kierować się. I dlatego właśnie ja lubię Attrape Rêve, bo tu jest imbir, jest też litchi, bergamotka, róża turecka, której nie czuję, patchouli i piwonia, ale właśnie jest ten imbir. I dlatego właśnie bardzo lubię te perfumy i wszystkie właśnie Twilly, Hermes, też jestem fanką ogromną, bo tutaj też dominuje zapach imbiru. I akurat mi taka nutka odpowiada, bo ona nie jest nudna, nutka imbiru nie jest za słodka, jest taka z twistem, z pieprzem, coś się dzieje, tak? I dlatego właśnie te dwa zapachy lubię i do nich będę wracać i jeżeli Wam też zapach imbiru się podoba, to zdecydowanie tutaj te dwa zapachy Twilly Hermes, jest kilka wersji, ale wszystkie są właśnie, mają zapach, mają nutę imbiru, także ten jest Tutti, najnowszy, bardzo lubię, już kończę. I właśnie ten, do którego wrócę, Louis Vuitton, no cudowny zapach i trwały, oba są trwałe. Także to są perfumy, które lubię i polecam. No i jeśli chodzi o perfumy, to nie mówię ostatniego słowa, coś tam się pojawi już niedługo, także cierpliwości. Kolejna rzecz, którą mogę serdecznie polecić dziewczyny Wam, nad zakupem, którym powinniście się zastanowić, jeżeli nie macie, to są, uwaga, kurtki z naturalnym wypełnieniem, kurtki z naturalnym puchem. Dlaczego takie kurtki są lepsze od innych, całej reszty? Ponieważ kurtki z naturalnym puchem są lekkie i super ciepłe i świetnie, ale to świetnie sprawdzają się podczas mrozów. Daję Wam głowę i słowo, że rzeczywiście takie, które zawierają puch kaczy, puch gęsi, są lekkie, są bardzo ciepłe i można je zwinąć jak się chce, czy w walizce, czy wcisnąć w szafie, i one nie odkształcą się w żaden sposób. Nic się z nimi nie wydarzy. I ja naprawdę jestem fanką. No ja wiecie, że byłam w zeszłym roku ambasadorką Ochnika i miałam kilka właśnie takich lekkich kurtek. No i to się zupełnie inaczej nosi, bo naprawdę nie nakładacie na siebie, nie zakładacie na siebie kilogramów, tylko to jest lekkie, to jest ciepłe, to jest przyjemne. Ja polecam oczywiście Ochnika, ale obojętnie jaka. Ja mam też z Betty Barclay, o którą często pytacie, taką jasną. Mam ją już tyle lat i zanoszę ją potem do czyszczenia
Oddaję w sezonie raz i po sezonie, i ona sobie czeka rok po roku, nic się z nią nie dzieje, po prostu uwielbiam i polecam Wam serdecznie. Szczególnie teraz, kiedy jak trwają wyprzedaże, to te kurtki z naturalnym wypełnieniem będą tańsze. Więc może sobie taką w dobrym kolorze, który lubicie, kupić i żeby była na jesień, zimę, bo to jest zupełnie inna jakość życia, jak zakładacie coś lekkiego, niż właśnie z normalnym wypełnieniem, gdzie rzeczywiście ta kurtka jest ciężka i tak nie grzeje. Kolejna rzecz. Cały czas byłam, jestem i będę fanką Massimo Dutti. I to jest taki mój guilty pleasure. Lubię tam wejść, poszukać, popatrzeć, pomyszkować w tym sklepie. Natomiast jakby asortyment tego sklepu stacjonarnie mam wrażenie, że się zawężył, że jest mniejszy wybór. Troszkę cierpię z tego tytułu, a może nie, bo właśnie oszczędzam moją kieszeń. W każdym razie tych rzeczy jest mniej stacjonarnie, więcej online. Ale w tym roku jakoś nie poczyniłam tych zakupów, bo dwie, trzy koleżanki moje coś tam zamówiły i narzekały, że te zamówienia nie przyszły na czas, że bardzo długo czekały na te zamówienia. Więc mało w tym roku kupiłam, tam dwa sweterki. Kto ma jednak tego Instagrama, ten wie, bo na bieżąco tam pokazuję. Zresztą zapraszam na Instagrama, bo tam wrzuciłam rolkę z Zary, z fajnymi nowościami z Zary, z dobrym składem. W każdym razie, jeżeli cały czas poszukujecie t-shirtu fajnego, grubego, mięsistego, to jeden taki t-shirt wisi w Massimo Dutti cały czas. Tylko musicie właśnie znaleźć z takim grubszym tutaj wykończeniem, o czym ja też już wspominałam, bo ja mam zarówno t-shirt z mojej kolekcji z Greenpointem, jak i Kosa, ten słynny, jak i kilka z Massimo Dutti, i z Zary też, natomiast ten jest najlepszy. I to jest taki t-shirt, którego znajdziecie teraz, widziałam, on jest w stałej ofercie, ale właśnie kierujcie się tym, żeby był taki grubszy tutaj, grubsze to wykończenie i w dotyku, on jest jeszcze wilgotny, bo z prania go wyciągnęłam, jest taki, rzeczywiście ten splot jest taki super gruby, naprawdę bardzo dobry. I jak ja mam te wszystkie t-shirty i wszystkie są czyste od nowego tygodnia, po praniu, wyprasowane, to najpierw sięgam właśnie po ten z Massimo. No po prostu to jest hit. Tylko żebyście nie pomylili, bo są też cieńsze. To trzeba kupić stacjonarnie, bo online możecie nie trafić, bo one są bardzo podobne. Także Massimo Dutti cały czas jestem fanką, cały czas lubię, chodzę. No i taki mój guilty pleasure, po prostu wchodzę i tam szukam. Wszystko mam, ale może coś jeszcze znajdę. Lubię. No i polecam cały czas tę sieciówkę, akurat tę wyjątkowo. Dobra, idziemy dalej. Z rzeczy, które ja lubię, polecam, to ja wspominałam, więc tylko dosłownie jedno zdanie. No ta gąbeczka do makijażu z Sensu Mare. Kocham, uwielbiam, nie wiem, która to jest i pozostanę wierna, bo już tyle gąbeczek do makijażu przetestowałam i jednak Sensu Mare cały czas wygrywa i pozostaje ze mną i będę po prostu nowe dokupywać, bo uwielbiam. Czasami dostaję w paczce PR-owej, czasami dokupuję, ale rzeczywiście jedna taka gąbeczka starcza na wiele miesięcy, tak naprawdę. Ze względów higienicznych no, trzeba to wymieniać dosyć często, mimo że ja tam zawsze ją umyję po użyciu, ale no, te są po prostu niezniszczalne. Bardzo lubię Sensu Mare, super. Kolejna rzecz, którą polecam, ten lakier do paznokci polecam, który mam dzisiaj na paznokciach, to jest taki neutralny, lubię go, bo nawet jak tam gdzieś odpryśnie się, to nie widać tego mocno. To jest 103, ale jak kiedyś pamiętacie, używałam czerwony lakier do paznokci u rąk, a ten używam tylko do stóp i rzeczywiście znalazłam taką czerwień idealną. I jest to Gel Shine z Miss Sporty, numer chyba 3093. Bo tylko taki numer tu widzę. Bardzo fajna czerwień, do stóp właśnie używam, lubię, polecam piękny kolor. Dobra, kolejna rzecz, którą polecam i teraz będę nieobiektywna i jakby wybaczcie mi, ale no, buty tej marki noszę cały czas. Oczywiście chodzi o Marco Shoes. Ja uwielbiam tę markę i te buty nosiłam przez całą zimę. Jakby w jednych butach praktycznie przechodziłam i to są właśnie te oficerki Cameron, kocham je i zostawię sobie je na kolejny sezon. Lubię tę markę, wiecie, Marco Shoes, dlatego że oprócz tego, że będzie kolekcja wiosenna, to dali mi jeszcze szansę zaprojektowania kolekcji letniej. Więc w tym roku będzie wielkie wow, bo planujemy moją kolekcję
na 8 marca premierę. Mam nadzieję, że się wyrobimy z kolekcją wiosenną. Natomiast kolekcja letnia to będzie przełom maja-czerwca. No i tam będą sandałki na obcasie i płaskie, i takie. Będzie pięknie. I to wszystko oczywiście cały czas będzie się ładnie razem łączyć. Uwielbiam buty tej marki i teraz jakby będę nieobiektywna, no bo mam tam swoją linię i tak dalej, ale rzeczywiście jakość tych butów jest bez zarzutu. Oni nie mają praktycznie reklamacji, tak jak mi opowiadają. Tam się nic nie rozkleja. Oczywiście nie każda stopa się polubi z daną marką. Moja akurat lubi wszystkie marki. Mam taką prostą stopę w obsłudze. Nie mam żadnych tam haluksów czy innych historii. Więc moja stopa to jest taka niewymagająca. Natomiast ja bardzo lubię ich buty, bo jest mi w ich butach wygodnie. No i ja jestem sercem z tą marką, więc polecam serdecznie. No i co jeszcze polecam? To, w czym chodzę najczęściej, jak jestem w domu i jak widzicie mnie we vlogach i po prostu pod każdym vlogiem ostatnim jest, ale piękna bluza, ale pięknie wyglądasz w tym kolorze. I wiadomo, dziewczyny, i tak samo dzisiaj, ja chodzę w bluzach tylko z Preski. I to jest też kolejna marka, no, z którą jestem już tyle lat, lubię dziewczyny, to już nawet nie jest jakby przelot biznesowy, tylko przelot koleżeński, bo ja tak polubiłam markę Preskę. Także jeżeli widzicie mnie w bluzie, jest duże prawdopodobieństwo, że to jest Preska. Pewnie dobrze by było wypróbować też inne marki, ale jakoś tak jestem wierna, lubię, dobrze się piorą też te bluzy, są w ładnych kolorach, pasujące do mojej urody. Nie wszystkie, ale większość tak, więc jeżeli polecam bluzy, to właśnie z Preski, bo mi się nie zbiegają, nic się z nimi nie dzieje. I na koniec jeszcze taka jedna rzecz, która mi się sprawdza od 3 lat. 3 lata miną w marcu, a mianowicie od 3 lat jestem właścicielką samochodu marki BMW. I powiem Wam, ja się nie spodziewałam, że ja tak się zakocham w marce, w tym modelu samochodu. I ja tak bardzo lubię BMW. Wiecie, no ja miałam i Opla, i tam Suzuki, i Volvo, ale ja nie wiem, skąd ta moja miłość do tego samochodu jest ogromna. Bardzo dobrze mi się prowadzi ten samochód na trasie. Ja mam BMW 320i na trasie, trzyma się drogi, no super i w trudnych warunkach świetnie się prowadzi, lubię. I ostatnio oczywiście tak sobie patrzę na ten samochód i mówię, och, jaki ty jesteś wspaniały. No i co? No i wracając z takiej trasy, już byłam pod domem i tam wyjeżdżałam drugi raz do sklepu i zahaczyłam o słupek w garażu. Z mojej nieuwagi. Także drzwi są tam do wymiany. Niedużo, bo niedużo, ale jednak trzeba wymienić. No tak, kocham, że się zagapiłam. Trudno życie. W każdym razie ja się bardzo polubiłam z tym samochodem i dobrze mi się w nim jeździ. I też to jest taki guilty pleasure. Nie wiem, czy mam się przyznawać do tego, ale się przyznam. Ja bardzo lubię w tym samochodzie nagłośnienie i muzykę. I głośno słucham muzyki w samochodzie. I te wszystkie, słuchajcie, moje hity z lat 90. Wiecie, Sandra, co ja tam jeszcze? A, George Michael bardzo lubię. No i w ogóle takie hity. Alphaville, kto tam, nie wiem, czy zna. I głośno słucham muzyki i właśnie w tym samochodzie się po prostu tak dobrze czuję. Pewnie chciałabym zostać przy tej marce. Zobaczymy, jak to tam się finansowo mi życie potoczy. Ale rzeczywiście bardzo, bardzo lubię, dobrze mi się nie mieści. Także tak, na koniec. Taki vlog, słuchajcie, co myślałam, to powiedziałam. Nie musi być zawsze tak merytorycznie i wszystko takie zorganizowane, więc taki vlog dzisiaj ode mnie dla Was. Bardzo dziękuję, że jesteście ze mną. Już wkrótce, tak, nagrywamy z Karolą jakieś vlogi. Będzie się działo, idzie wiosna, już się nie mogę doczekać. Dziękuję za dziś i jesteśmy w kontakcie. Buziaczki, pa!